Witamy w cotygodniowym programie. Witamy komentatora, redaktora naczelnego Gazety Polskiej, Tomasza Sakiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Te zdjęcia i relacje z Buczy o bezsensownym, wydaje się bezcelowym torturowaniu ludzi, o jakimś zadawaniu męczarni ponad ludzką miarę. Czy tu muszę się odwołać do pana doświadczenia jako psychologa? Czy to jest wojna psychologiczna, którą Rosjanie wytoczyli wobec Ukrainy, czy to jest raczej spuszczenie z łańcucha żołnierzy, pozwolenie im na pochulanie na ludności cywilnej? No, nawet człowiek spuszczony z łańcucha, jeżeli posiada normalne ludzkie odruchy, nie dopuściłby się czegoś takiego. Można działać w afekcie, ale na pewno tu nawet nie ma mowy o działaniu w afekcie. To mówimy o planowym ludobójstwie. No i jeszcze jedno. Bez wątpienia jest na to zgoda dowództwa, bo Rosjanie mają bardzo prostą metodę rozwalić każdego, kto się dopuszcza takich rzeczy. Zastraszyć swoich własnych żołnierzy potrafili, ale w tej sprawie nie potrafili, tak? No, czyli chcieli, żeby tak było. Nie ma żadnego przekazu wewnątrzrosyjskiego do tego, żeby nie dopuszczać się zbrodni wojennych, czyli to jest im potrzebne. No a teraz pytanie, do czego potrzebne? Sądzę, że oni zakładali, że terrorem zastraszą ludność cywilną, a przez ludność cywilną obrońców Ukrainy. Tylko znając Ukraińców, w 9 na 10 przypadków reakcja będzie dokładnie odwrotna. To będzie walka do końca, to będzie opór taki, którego jeszcze Rosjanie do tej pory nie zaznali, czyli ukraiński żołnierz będzie wolał dać się zabić, niż się poddać. I to tym uzyskują. No ale zdaje się, że rosyjscy dowódcy tak nie myślą. Oni mają inne doświadczenia, inne wyobrażenie tej wojny. Mamy po raz pierwszy chyba w konfliktach, tak szybko po wycofaniu wojsk nieprzyjaciela z danej miejscowości, mamy nazwiska i dowódców jednostek. Na przykład 31. Brygada Powietrzna Desantowa z Ulianowska, która stacjonowała właśnie w Buczy, była dowodzona przez pułkownika Siergieja Karasiowa. A kolejna to jest 64. Brygada Zmechanizowana Wojsk Rosyjskich, była dowodzona przez pułkownika Omurbekowa, na imię miał Azadbek. I jeszcze w internecie można znaleźć nie tylko jego e-mail, ale też prywatny adres. Ukraiński wywiad działa i pewnie będą wezwania do ukarania i tych ludzi, i dowódców, chociaż tak naprawdę rosyjskim dowódcą, który jest za to odpowiedzialny, jest Władimir Putin. No, jeżeli ci pułkownicy, oficerowie, generałowie znajdą się na froncie, to pewnie będą likwidowani przez ukraińskie siły specjalne tam, gdzie się da. Natomiast jeżeli uciekną do Rosji, to będą bezkarni, póki Zachód zajmuje taką postawę, jak zajmuje również wobec Putina. No, to jest hodowanie wielkiej wojny. To znaczy, jeżeli zgadza się na ludobójstwo, no krok dalej to już jest zagłada atomowa. To znaczy, hitlerowcy nie mieli broni atomowej, do tego jej nie użyli, bo gdyby mieli, to by użyli. Natomiast Putin ją ma i jeżeli pozwala mu się na tyle, to pozwoli mu się na więcej. Założą, że można również do pewnego stopnia bezkarnie użyć broni masowego rażenia, skoro świat na to nie reaguje. To był test, tak? To był test. I świat mimo upływu już kilkudziesięciu godzin źle reaguje. Znaczy ta reakcja powinna być w cudzysłowie oczywiście atomowa, czyli całkowita blokada Rosji. To na przykład po wybuchu wojny nastąpić, ale jeżeli teraz nie nastąpi, to znaczy, że prosimy się o dużo większe nieszczęście, chociaż to, co widzą Ukraińcy, to jest chyba już dostateczne nieszczęście, ale o dużo większe nieszczęście dla świata. I to się tak skończy. To się tak skończy. Ja, jak przestrzegałem przed wojną w Ukrainie, to mnie nikt nie wierzył. Tak? Pisałem tekst na ten temat, to śmiano się ze mnie, że coś mi się przewidziało. Jak mówiłem, że sprawa smoleńska doprowadzi do kolejnej wojny, jeżeli się jej nie wyjaśni, to uważano mnie, moich kolegów z gazety, za oszołomów. Tak? No więc teraz przestrzegam. Nieukaranie tej zbrodni i innych na Ukrainie doprowadzi do zagłady nuklearnej całego świata. Mamy oczywiście potępiające wpisy ze strony prezydenta Macrona, który wyzwaniał do prezydenta Putina jeszcze, do prezydenta,
do Putina jeszcze kilka dni temu. No, pytanie, czy teraz będą takie telefony po tych strasznych wydarzeniach. Mamy też propozycje. Po pierwsze, Mateusz Morawiecki domaga się zwołania nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej, a po drugie usłyszeliśmy w zeszłym tygodniu pomysł, by objąć sankcjami czy dodatkowym podatkiem produkty sprowadzane na teren Unii Europejskiej z Rosji. I tutaj chodzi o to, że no, są kraje takie jak Węgry czy Niemcy, które taniej kupują rosyjskie surowce energetyczne. No i teraz pewnie będą kupować jeszcze taniej, a te kraje, które odwracają się, Litwa już teraz, Polska już niedługo, od rosyjskich surowców energetycznych, czyli podstawy ich budżetu, byłyby karane podwójnie. Jakie są szanse na wprowadzenie takiego zarządzenia, takiego instrumentu? Nie do końca wiem, jakie są szanse, bo Niemcy chyba jeszcze nie pogodziły się z tym, że Rosji już nie można normalnie traktować. No jednak ten duch gdzieś tam esesmańskiej odporności psychiki niemieckich elit funkcjonuje, bo skoro na to nie potrafią zreagować, to znaczy, że ten nazizm z Niemców nie został wypleniony. To znaczy Niemcy powinny pierwsze reagować na takie akty, a tu trzeba ich kopać po kostkach i popychać, żeby oni cokolwiek zrobili. To znaczy, że ta druga wojna światowa i hitleryzm w Niemczech się po prostu w ich mentalności przynajmniej elit nie zakończył. I to prowadzi właśnie do tego, co widzimy, bo Rosja sama nie dokonywałaby tych zbrodni, gdyby nie brak zgody świata, ale przynajmniej tych najsilniejszych graczy, bo słabsi się podporządkują. Tylko najsilniejsi muszą twardo walnąć ręką. Niemcy są silnym graczem, chociaż tracą na znaczeniu w wyniku tego, co się dzieje na własne życzenie, ale jednak ciągle są bardzo wielką gospodarką i mogliby doprowadzić tę wojnę bardzo szybko do końca, ale widać, wolą takie widoki jak Buczy, nie przeszkadza im to, może są swojskie. Znaczy, trudne do wytłumaczenia są działania Niemiec. Mieliśmy całą historię dotyczącą dostawy na Ukrainę 5000 hełmów. To było na początku tej wojny. Mamy opowieści o losach ukraińskiego ambasadora w Berlinie, który jest omijany szerokim łukiem przez polityków, którzy już nie chcą z nim rozmawiać, bo on przeszkadza, bo domaga się jakiejś pomocy dla swojego kraju, zamiast być wdzięczny Niemcom za to, co robią, albo za to, czego nie robią. Historia bodajże że słowackich wozów pancernych, które po armii NRD-owskiej trafiły tam, no i mogłyby trafić na Ukrainę już teraz, gdyby rząd niemiecki się zgodził. Zdaje się, w ostatnich godzinach ta zgoda była. Tak czy inaczej, rzeczywiście tu jest zastanawiające działanie Niemiec i mówi się o znacznej redukcji roli Niemiec w polityce europejskiej i światowej po zakończeniu tego konfliktu. No jeżeli Niemcy nie wytłumaczą się ze swojej postawy i nie zmienią swojego stanowiska, to należy je uważać za kraj potencjalnie niebezpieczny. Niebezpieczny dla pokoju światowego, bo sfinansowali tę wojnę i niezbyt przeszkadzają w tej wojnie. I taka konstatacja jest oczywistą reakcją człowieka o wrażliwym sumieniu i zdrowym rozsądku. Nie wolno reagować nam inaczej, bo będziemy tolerowanie zbrodni. Tutaj rzeczywiście Niemcy... No... Fundamentem finansowej potęgi Rosji są relacje z Niemcami surowcowe. Cała Europa Środkowa miała się ustawić. Widzieliśmy Donalda Tuska, który się tutaj ustawiał w linii, w osi tej polityki niemieckiej, ani na milimetr od niej nie odchodził. Słynne jego wypowiedzi z 2014 roku, gdzie on tutaj się decydował, że żadnej szarży przeciwko Rosji nie będzie. No i teraz opozycja udaje, że tego w ogóle nie było, że zawsze byli przeciwko, a jeżeli ktoś miał jakieś relacje, no to przecież PiS, który popiera Orbana, a wiadomo, że Orban jest Putinem, no i teraz już możemy nakładać pałką po głowie rządzących. No to jest ta sama komunistyczna narracja, w Ameryce biją Murzynów. Orban ma fatalną postawę w tej wojnie, ale też trzeba kilka rzeczy zauważyć. Malutkie Węgry przyjęły przynajmniej 10 razy tyle uchodźców, co wielkie Niemcy. Węgry zadeklarowały, że nie zablokują wspólnych sankcji. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo tu deklaracje już takie jednoznacznie nie są, bo mówili o tej czerwonej linii dotyczącej węglowodorów, więc nie wiem, czy dotyczy też węglowodorów.
Ale jeżeli by Niemcy zakręcili gaz z Nord Stream 1, to Węgry by po prostu tego gazu nie dostały i nie byłoby problemu. Jeden gaz mógł wyjść przez Ukrainę do Węgier. Więc bez względu na postawę Węgier, która mi się nie podoba w tej sprawie, to Niemcy mają ten klucz do rozwiązania sprawy w ręku. No i też trzeba pamiętać, że mimo fatalnego zachowania, jeśli chodzi o broń dla Ukrainy, to Niemcy jednak pomoc humanitarną, mówię o Węgrzech, pomoc humanitarną dostarczają, a wszystko pozostałe jest złe, to znaczy cała retoryka Węgier jest zła i to, że się nie włączyli na pełną skalę do pomocy, jest złe i Węgry popełniają ogromny błąd jako naród i jako rząd, bo to naraża ich na to, że silniejsi, którzy odpowiadają za tę wojnę, zwalą na nich winę, po prostu pokażą palcem, tak jak spotka ich los traktatu z Trianon, to znaczy powiedzą to Węgry i teraz się z nimi rozprawmy i się w taki czy inny sposób rozprawią. Tak? To ogromne zagrożenie dla interesu narodowego Węgier, ustawienie się w roli najgorszego. Tak? Niemcy są tu bardziej winne, a Węgry przyjmą za nich odpowiedzialność. No, fatalny błąd. Traktat z Trianon, przypomnijmy, 100 lat temu Niemcy straciły 2/3 swojego terytorium i Węgrów, którzy na nich, Węgrów, którzy tam mieszkali. To jest wielka trauma dla tego narodu. Wybory wczoraj, 53,1% przy policzeniu 98% głosów zyskała rządząca partia Fidesz Viktora Orbana. Zjednoczona opozycja, to biorąc nasze terminy, no to tak naprawdę od skrajnej lewicy, nie wiem, partii Razem po Konfederację zyskała 35%. Są z tego jakieś wnioski dla polskiej polityki? Chociaż możemy zacząć jeszcze od tego, że Viktor Orban powiedział, że to zwycięstwo widać z księżyca. Zwycięstwo nad europejską biurokracją, zdecydowanie niechętną Węgrom, zwycięstwo nad malwersantami finansowymi Sorosa i zwycięstwo nad Wołodymyrem Zełenskim. Ja nie wiem, co Zełenski robił w tym towarzystwie. No, widać wyraźnie, że Orban jakoś nerwowo odebrał te wypowiedzi krytyczne Zełenskiego pod jego adresem. Natomiast bez wątpienia do tego sukcesu Orbana przyczyniła się brukselska biurokracja, brukselscy politycy. Kompletny brak znajomości psychiki Węgier i też narodów Europy Środkowej. I tak jak nie rozumiano mentalności Ukraińców, którzy wolą zginąć niż oddać wolność. Tak Węgrzy, bardzo miękcy w polityce międzynarodowej, czyli dostosowujący się do silniejszych, bardzo dbają o swoją politykę wewnętrzną, żeby się im nie wtrącać, a Bruksela próbowała im zmienić rząd. Zresztą ona zupełnie fatalna, bo z jednej strony ludzie Dziurdzianiego odpowiedzialni za doprowadzenie Węgier do upadku ekonomicznego, a z drugiej strony neonaziści z Jobbiku w jednym ugrupowaniu, na jednej liście. No to dla Węgrów był sygnał, że tam się w ogóle nie liczą żadne idee, tylko ktoś się chce dobrać do ich kasy. No i zaczęli się bronić, tak zareagowali. Efekty starań Brukseli o zmianę rządu w poszczególnych krajach będą właśnie takie. Wzrost tych, którzy są w tej Brukseli niechętni. Mamy coś wspólnego, ponieważ Donald Tusk był na wiecu przed w Budapeszcie i tutaj popierał opozycję, która dostała 35% głosów. Tutaj jest jakaś analogia między polską polityką a węgierską. No, zwróćcie uwagę, no to jest właśnie efekt między innymi wizyty Donalda Tuska, bo Tusk się kojarzył z przyjazdem rewizora z Berlina czy z Brukseli i Węgrzy tak zareagowali. No, gdyby nie było Tuska, to może byłoby parę procent więcej dla opozycji, ale on tak wpływa. Pamiętamy jego wizytę w Wielkiej Brytanii przed Brexitem, no, gdzie Brytyjczycy chcieli zostać w Unii, po wizycie Tuska już nie chcieli zostać w Unii. To jest człowiek, który bardzo źle działa na inne społeczeństwa i zresztą coraz gorzej też na Polaków. Nam się Tusk kojarzy, bo teraz jest taki moment, mamy 7 dni, 6 dni tak naprawdę do obchodów 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
12. rocznicy katastrofy smoleńskiej i te wypowiedzi Donalda Tuska, to lawirowanie, to wysługiwanie się Putinowi w momencie, kiedy w Polsce wydarzyła się największa tragedia, będzie mu wypominane i przypominane, bo byśmy wiedzieli, co to był za człowiek. No to jak o katastrofie smoleńskiej, wygląda na to, że zbliżamy się do ujawnienia ważnych dokumentów. Pana redakcja, Gazeta Polska, i od razu rozpoczęła dochodzenie, rozpoczęła publikację materiałów o tej katastrofie i w zasadzie trwa to do dzisiaj. Myśmy już pierwszego dnia powołali ekipę śledczą z dziennikarzy. Wiedzieliśmy, że państwo jest całkowicie zorganizowane. Tak naprawdę ci, którzy mogliby prowadzić to śledztwo, w dużej mierze zginęli, szczególnie wojskowi w Smoleńsku, a pozostali, którzy, szczególnie ta część rządowa, zajmowała się głównie udowadnianiem winy już pilotów. Już wtedy w pierwszych godzinach mieliśmy informację o tym, że są takie działania. Ja zostałem zresztą dzień wcześniej usunięty z telewizji polskiej bez podania powodu, dzień przed tragedią, więc nie miałem możliwości działania tam. No to zaczęliśmy organizować dodatkowe media, manifestacje, ale wszystkim śledztwo. I po roku, żeśmy opublikowali taki tekst, prezydent został zamordowany, bo mieliśmy stuprocentową pewność, że dokładnie tak było. Nie mieliśmy żadnego chyba, ale nasi dziennikarze, nasi przedstawiciele dotarli do Smoleńska, przywieźli stamtąd części, które też wysłaliśmy Amerykanom do badania. Ściągnęliśmy jednego z najbardziej znanych ekspertów od terroryzmu lotniczego ze Stanów. Mieliśmy stuprocentową pewność, że tam doszło do zamachu. No oczywiście nie mieliśmy aż tylu dowodów, które ma dzisiaj komisja śledcza, bo wszystko pozostałe, co ustalał rząd, nie trzymało się kupy, to znaczy to była próba tylko fałszowania śledztwa, a te dowody, dla których dotarliśmy, jednoznacznie wskazywały na zamach. Również wskazywała to zainteresowanie, bo napięcie propagandy rosyjskiej. Polacy byli wtedy straszeni konfliktem z Rosją. Chyba nie chcecie wojny z Rosją, mówiły nam czynniki rządowe. No, zresztą dlaczego miałaby być wojna, no skoro przecież to zwykły wypadek, tak? Ta nawet narracja była taka, no mówimy, że to wypadek, ale wszyscy wiemy, co się stało i nie grzebcie tam dalej, bo dojdzie do nieszczęścia. Zresztą wiele lat temu powiedział mi to samo bardzo wysoki niemiecki dyplomata, że no może byśmy mogli wam powiedzieć, co tam się stało, mamy dowody, ale to jest artykuł 5, użył takiego określenia, czyli artykuł 5, czyli reakcja na napad na Polskę, tak? To napad może być nie wtedy, kiedy jest wypadek, tylko wtedy, kiedy jest zamach, tak, na najwyższe osoby w państwie, więc Niemcy doskonale zdawali sprawę, że to też był też zamach, tylko no, w ich interesie było nieujawnianie tego. I dlatego nie ujawniali. No ale to musimy wrócić do dzisiejszej polityki, bo ci sami ludzie, którzy dzisiaj krytykują Polskę za to, że odstępuje od sojuszników, nie odstępuje, ale za to, że nie wiem, ustawia się w nurcie przeciweuropejskim, wtedy szli za propagandą Putina. Wtedy no właśnie tą teorie o błędzie pilotów, w mgle i tak dalej wciskali ludziom do głowy i przy okazji mówili, że przecież Putin jest taki pluszowy, sympatyczny, postępowy. Dlaczego mieć do niego pretensje? No, trawestując powiedzenie klasyka o tym, kto jest tu Europejczykiem, decyduje Berlin. Wtedy Europejczykiem było włażenie Putinowi, no już nie będę mówił, bo jest rano i dzieci mogą słuchać, a dzisiaj Europejczykiem jest mówienie, że Putin jest B i nic nie robienie. No, jak ktoś robi za dużo, to już taki europejski nie jest jak Polska. Tak? Więc, dlatego najbliższa debata w Parlamencie Europejskim będzie nie o mordach w Buczy i napadzie na Ukrainę, a o praworządności w Polsce, bo Niemcy są praworządne, jak dostarczają broń
Rosji, mimo embarga, ale Polska jest niepraworządna, jak próbuje pomóc Ukrainie. Zresztą pieniądze, które byśmy dostali, były teraz poszły na pomoc dla Ukraińców, choćby humanitarną, choćby na to, żeby im umożliwić przeżycie. No ale ważniejsze jest praworządność w Polsce, to żeby sędzia Iwulski, ubek wojskowy, czuł się tu bezpiecznie niż i mógł dalej sądzić, niż to, żeby zaprzestać mordowania. Mówię, no duch esesmański żyje w elitach niemieckich pełną parą. Tak, Matrix się zaciął na jakiś czas i zaczęły wyciekać prawdziwe opinie, ale teraz już wracamy i chociażby niemieckie media relacjonują, jak to polska policja i Straż Graniczna nie wpuszcza uchodźców z Afganistanu, którzy są z Kurdystanu, którzy kupili bilet na Białoruś, no i teraz ta akcja wygląda na to, że to jest zaplanowane. Ale będziemy o tym mówić przy innej okazji. Teraz bardzo pięknie dziękujemy. Czas nam właśnie upływa. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny. I zapraszam na obchody 10 kwietnia wszystkich. Zapraszam, żeby być 10 kwietnia w Warszawie. Będziemy to szczegółowo relacjonować. Będziemy też mówić Państwu, jaki jest program, gdzie się spotykamy, gdzie można się spotkać i w Telewizji Republika, i w Gazecie Polskiej Codziennie, i oczywiście w Gazecie Polskiej. Ten tydzień to jest tydzień na wspomnienie ofiar katastrofy smoleńskiej. Tomasz Sakiewicz, bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. A my, proszę Państwa, już za moment przechodzimy do potrójnego espresso.